Proszę panego, proszę panego. No, wiesz. I podchodzę do niego. Kurde, i wiesz. I on po prostu, i nie ogarnąłem. Ty, kłaku? No. Słuchaj, bo mam taką gazetę. No. I w tej gazecie jest quiz. No. I można wygrać telewizor. No. I pytanie jest takie. No. Policja mierzy nim prędkość. A, no to jest po prostu, to jest, no, po prostu, to jest, będzie, no, ja wiem, po prostu, to jest, no, po prostu, ten, no, po prostu, po prostu, no, nie wiem. To ja mam taką małą podpowiedź. No. Na wieży kontrolnej robi pip, pip, pip. I ty! To może coś tak z życia codziennego. No. Stoi przy drodze. Prostytutka. Stoi przy drodze i straszy. A, stara prostytutka. Stoi przy drodze, straszy i robi zdjęcia. A to stara prostytutka z aparatem, no. Ale co to takie długie te hasła są? No krótkie jest hasło. No stoi przy drodze, straszy, robi zdjęcia na literę R. Rumunka. Czekaj, mam telefon. Halo? Halo? Halo, kto mówi? No i jak to kto mówi? No Śliski, no. Tak, jakby dzwonił Śliski, to by mi się wyświetliło, nie odbieraj. No ja po z telefonu żony dzwonię, no. Zrobił jej taką promocję, ja dzwonię, ona płaci. Ty, i gdzie jesteś? A wiesz co, z kłakiem pod blokiem stoimy. A to ja właśnie do was idę, no, dobrze, cześć! Cześć, chłopaki! Siema! Słuchajcie! Słuchajcie, chłopaki, jakiego mam newsa, to normalnie nie uwierzycie. No. Czesiek wychodzi za mąż. To hardcore. Czyli jednak, widzisz, no. Czesiek, widać... Nie, bo żeni się Czesiek, no żeni. Żeni się z Marysią, no normalnie, ponieważ Marysia jest w ciąży, no. Marysia jest w ciąży, a tym samym Czesiek jest... W dupie. Czesiek jest przyszłym mężem, no. A że my jesteśmy jego najlepszymi kumplami, to musimy mu zorganizować Wielbłąda. Wieczór... Z wielbłądem. Wieczór ka... Karmienia wielbłądem. Wieczór kawalerski, no. Co, w życiu bym się nie spodziewał, człowiek. No, ale żeby zorganizować wieczór kawalerski, no to trzeba mieć jakieś pieniądze, nie? Tak. Także się musimy złożyć po stówce. Dobra, chłopaki, to już będę leciał. Ja miałem go po prostu, to uważaj, bo ci wykipi. Dobra, jak jesteś taki cwaniaczek, w takim wypadku ty zorganizujesz alkohol, no. To ja w sklepie nigdy alkoholu nie chcę sprzedać. Ale czemu? Bo ja nigdy nie mam pieniędzy. No dobra, no nieważne, no ale przypuśćmy, że no, mamy alkohol, tak? No. 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 No to mamy już wszystko. Eryk, jakie wszystko? No Eryk, skupcie się, przecież miałeś wieczór kawalerski, no. Co było na twoim wieczorze kawalerskim, no? Aaaa! Straż pożarna i policja!
Erik, a striptizerka była? No, była. No, tak, no to striptizerkę dla Cieśka. Daj mu tą gazetę i tu szukaj tam ogłoszenia towarzyskie. No. Towarzyskie. 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 No. No. No to mam towarzyskie. No. Rumba tacza Foxtrot. Foxtrota wiesz. No Foxtrota, człowieku, no to Foxtrota. Co, Foxtrota? Erik, weźesz mu powiedz, no Foxtrota. No Foxtrota, no, Foxtrota, no, no człowieku, no Foxtrota. No gdzie Foxtrota, no człowieku, no przecież Foxtrot to jest facet. Czacze wiesz. Przyjedzie do nas taka czaczunia tutaj. Przyjedzie ci czaczunia, po prostu ja się przestaję dziwić, że wy tak ciągle razem, no. Przecież wam każdemu z osobna IQ wystarcza tylko na oddychanie. Czyż normalnie stoi wdech i wydech, no. Czyż normalnie większą inteligencją od was się wykazuje dżownica. I tam też nie wiadomo, gdzie głowa, gdzie dupa. Słucham cię, co? Przecież wiadomo, gdzie dżownica ma głowę. No to oświeć mnie. Z przodu. Z przodu, no po prostu i co się tak patrzysz na mnie? No, człowieku, ty wyjdź kiedyś z domu do ludzi, no. Przecież ty pod oczami masz takie wory jak święty Mikołaj, który dziecku niesie kład. Co się patrzy, no. No. A co to jest siekład? Chodź, Erik, chodź, ja ci powiem. Erik, chodź bliżej, ja ci powiem. Erik. Się kład, no. To niepotrzebnie twój ojciec na twoją matkę. Co on tam? Co on tam? Ty kłaku! Kłaku, co ty tam smarkasz? Śmieję się z twojego ojca! Nie śmiej się, tylko daj tą gazetę, a ty idź do domu i w goglach sprawdź. No. A, w goglach? W goglach sprawdź, no. No, słuchaj, a ty robimy tak teraz, szukasz, tylko nie tańce towarzyskie, tylko ogłoszenia towarzyskie, no. Towarzyskie? No, to mam. No to dawaj, no. Towarzyskie pieski oddam w dobre ręce. No, 502. Jakie znowu pieski, no? Yorkshire Terrier. Czeku, jak wy zadzwonicie, to przyjedzie Terrier i będzie tańczył Foxtrota, no. A to mają coś dla Cieśka, no Cieśik przecież taki podrywacz, no. On zawsze podchodził do pierwszej lepszej dziewczyny i mówił jej tak. Cześć, nie masz jakichś ładniejszych koleżanek? Taki był jajcarz, no. Kłaku wrócił. Ty, no nie w gazecie miałeś sprawdzić, tylko w goglach, no. W goglach też nic nie znalazłem. Zdejmij ze te gogle, no. Nie zdejmę. Zdejmij ze te gogle. Nie zdejmę. Czemu? Bo mi ciepło w oczy. Ciepło ci w oczy, bo ci się zagrzał mózg, no. Miałeś w komputerze sprawdzić, no. W komputerze. Dobrze, że mu nie kazałeś szukać w necie. Czemu? Człowieku. Neta to jest mój pies. Daj mi tą gazetę, przecież tu są ogłoszenia, no co wy, nie ma ogłoszeń, no proszę bardzo, i to piękne, no, proszę bardzo, o, można sobie zamówić i przyjedzie no. Dzika Amanda, że Amanda, to super, no. Tylko po co nam dzik? Że dzika, że szalona, no. To musi być szalona, jak przyjeżdża z dzikiem. Dobra, czekaj, to coś innego. Bez dzika szukaj. Bez dzika. To czekaj, mam. Zmysłowa tancerka. Zmysłowa. No. Nie. Miejscowej jakiejś szukaj. I bez dzika.
miejscowa też mam, dzika. Ale, jakie mam dobre, patrz. Angela, zrobię wszystko. O! To by się przydała mamą do wyczyszczenia akwarium. Jakby ci Angela przeczyściła akwarium. Słuchajcie, panowie, to bierzemy to. Absolutnie wyjątkowa, tanio i dyskretnie. Absolutnie wyjątkowa, czyli taka unikatowa, czyli... Rzadko spotykana, czyli... Próba. Czekajmy. Tanio i dyskretnie, czyli... Gruba i brzydka, no. Czyli idealna dla Cześka! Ale tak jest, może bardzo, absolutnie wyjątkowa. I wybieram numer i dzwonimy. Tanio i dyskretnie. I o. Ale czemu ty do mnie dzwonisz? Ty śliski, a to nie jest przypadkiem telefon twojej żony?